Hejka, z tej strony Malwina. Wpadam do Was dzisiaj ze świątecznymi kolekcjami. Jak widzicie, kolekcje Primy. Są to dwie kolekcje z tego roku i z zeszłego roku. Niestety nie mam wszystkiego, co bym chciała. Mam takie dosyć ubogie, jak widać, zestawy. Natomiast wiem, że będzie jeszcze dostawa do Craftveny. Będzie tego więcej, będzie więcej kwiatków. Będą chyba też takie fajne, przezroczyste arkusze, których mega nie mogę się doczekać, bo one będą naprawdę świetne, po prostu prima sort do shakerów i do albumów i w ogóle wszystkiego. I jeżeli tylko będę miała je w swoich rękach, to na pewno zrobię jakiś film z ich wykorzystaniem. A dzisiaj, tak, wracając, pokażę Wam kartka po kartce, jak wygląda ta świąteczna kolekcja tegoroczna Candy Cane Lane oraz przekartkuję, no tutaj mam tylko mały zestawik, ale wciąż wspaniały, śliczny, piękny i w ogóle wszystko co cudowne, primowe. Bloczek z zeszłego roku, kolekcja, zeszłego roku? Nie wiem, starsza kolekcja Christmas Farco. Z obu kolekcji mam oczywiście papiery i mam też te chipboardowe naklejki. Zaraz sobie przejrzymy. I z tej tegorocznej Candy Cane Lane pokażę Wam też kwiatki. Natomiast kwiatki mam tylko te, bo się nie ogarnęłam, zamawiając pierwszy rzut, że tak powiem, primę za pierwszym razem. No i mam w tej chwili tylko te. Ale pokażę Wam ich więcej, obiecuję. Następnego filmu produktowego na ten sam temat nie będę robić, wiadomo, nie ma to większego sensu. Natomiast jeżeli będę miała już więcej tych kwiatów i te arkusze właśnie wspomniane, no to zrobię jakiś fajny film z tutorialem świątecznym, więc i tak obejrzymy sobie je z bliska i przyjrzyjmy im się dokładnie. A tymczasem przyjrzyjmy się dokładnie papierom. I myślę, że zacznę od tej starszej kolekcji. Wybaczcie mi dziś proszę w ogóle te problemy techniczne w postaci raczej kiepskiego oświetlenia, za którym nie przepadam, i kąta kamery i w ogóle wszystkiego, ale tak, przygody. Tak czy siak zrobię co mogę, żeby pokazać Wam, jak to wszystko jest śliczne, piękne i wspaniałe i kocham Primę. Dobra. Nie przeciągając, małe bloczki Primy. Małe bloczki Primy, czyli bloczki 6×6 cali, tudzież 15×15 cm, są bez błyszczących folii. I to samo tyczy się też tych średnich bloczków, tych 8×8 cali, czy tam 20×20, jeżeli dobrze pamiętam. Więc mamy tutaj kartki bez tych błyszczących elementów, co nie zmienia oczywiście faktu, że są absolutnie piękne. I jedna prośba z mojej strony, zwróćcie też uwagę na to, jak dużo jest arkuszy w jednym zestawie Primy. W małym bloczku mamy ich aż 32 kartki, więc spokojnie robimy z tego dwa albumy. No, zrobiłabym z tego dwa albumy. Dwa proste albumy, zanim mnie ktoś złapie za słówka. Albo jeden taki naprawdę, naprawdę fajny. No i oczywiście kartki, mnóstwo kartek. Tak więc polecam, bo bloki z Primy naprawdę zawierają więcej papierów niż kolekcje innych producentów. Wracając do tematu tej konkretnej kolekcji, jej kolorystyka jest utrzymana w takich różowo-niebieskich pastelach, takich bardzo słodkich, bardzo delikatnych. To jest takie cukrowe święta. Mimo że to ta nowa kolekcja nazywa się Candy Cane Lane i powinna się bardziej słodko kojarzyć, ale no, dla mnie ta jednak jest taka bardziej taka urocza i słodziutka i w ogóle. No spójrzcie na tą kolorystykę, tak? I Bambi, więc no tak. Na pierwszej stronie mamy elementy, które możemy sobie powycinać. Ja wiem, że można z nich zrobić też fajne layouty z takich właśnie stron składających się z takich elementów, trochę kwadratowych i w ogóle. Natomiast ja zazwyczaj z tych stron wycinam albo grafiki, albo wycinam te prostokąty, jak na przykład tła do shakerów, albo karty, albo używam ich jako zamknięcia. do jak się to nazywa, do wodospadów na zdjęcia, do mat. Także no, takie są możliwości. Z drugiej strony mamy taki bardziej, powiedzmy, jednolity wzór kremowy w śnieżynki. I takich samych arkuszy w małej kolekcji mamy sztuk 4. Sztuk 4, bo tutaj pojawia się już kolejny arkusz z aniołkiem. Tak, z aniołkiem, który trzyma... Nie wiem, co trzyma. Z aniołkiem. I z choinką. I przy choince mamy Bambi, jelonka czy koziołka. To chyba jest jelonek. Tak. I z drugiej strony mamy niebieski, ładny arkusik w kropeczki, więc jakby komuś brakło do jakiejś pracy dziecięcej, to też się sprawdzi. I 4 takie same. I tutaj mamy już, o proszę, pięknie, anioł, już taki większy, doroślejszy, bardziej dostojny. Fajna karteczka na kartkę kwadratową, albo taki mały layoutik, tudzież oczywiście do albumu, no bo ja wszystko przerabiam na albumy. Mamy Mikołaja i z drugiej strony karty do wycinania, wzorki, co komu przyjdzie do głowy. I kolejny wzór, kart do wycinania, miniaturki, tu jest elementy, no te akurat karty się świetnie sprawdzą jako właśnie elementy do wycięcia, czy tu właśnie tego anioła, czy jednego, drugiego, tam trzeciego, piątego, czy właśnie te więcej Mikołaje. I rodzaje bombek, coś jakby reklama bombek, katalog do zakupu, coś w tym stylu, fajne to jest, nie widziałam tej strony, umknęła mi. Podoba mi się. Dobra. I następnie mamy jeszcze więcej Mikołajów, jeszcze więcej aniołków na takiej różowo-niebieskiej stronie. I po drugiej stronie już napad Mikołajów. Same Mikołaje. Dalej mamy... Dalej mamy Bambi. Bambi przy saniach i z drugiej strony Bambiego. Nie, to nie jest druga strona Bambiego. Z drugiej strony Bambiego mamy jelenia. Musiałam się zastanowić. Jelenia. I następna strona znowu. Mikołaje, Bambi. Słodka jest ta kolekcja. Jest tak różowa, tak śliczna. Muszę do niej sobie dokupić kwiaty. Postanowione. I po drugiej stronie dziadki do orzechów. Dużo dziadków. I cukierków. I dzwonków. I jeszcze więcej tagusiów, tudzież elementów do wycinania. Można też fajnie wykorzystać to do zawieszek na prezenty, na święta. Też się sprawdzi. I po drugiej stronie bardzo dużo mi się przewija tego tła w kartkach, w pracach różnych. Mega mi się podoba, naprawdę. Takie niby proste rzeczy ukość na paseczki, ale bardzo mi się to podoba. I to jest koniec papierów w tej kolekcji. Przypominam, bloczek 6×6 bez folii, 32 kartki. Po 4 wzory. I naklejeczki, chipboardy, one są w takiej grubej tekturze. Klej jest dość mocny, natomiast ja sobie jeszcze go wzmacniam, że tak powiem, zwykłym klejem introligatorskim. I na tych naklejkach już mamy takie błyszczące elementy, one się już tutaj pojawiają, jak widać. Tutaj właśnie te nutki mamy, tu jest to serduszko całe takie świecące. Na choince też mamy takie łańcuch, chyba bombeczki. Więc gdzieś tam coś błyska nam w tych naklejkach. Mamy 37 sztuk w takim jednym zestawie. I naprawdę fajnie to wygląda w kartkach zdobionych jeszcze z kwiatami i różnymi innymi pięknymi, dekoracyjnymi elementami. Możecie usłyszeć w tle mojego kota. Ten Bambi w tej czapeczce jest tak uroczy. Boże, słodziak. Dobra. Niestety to jest wszystko, co mam z tej kolekcji Christmas Sparkle, bo w sumie to kupiłam ją ostatnio tak dosyć na spontanie. Nie planowałam sobie jej dokupywać w tym roku, ale w sumie czemu nie? Była, wzięłam, ale w sumie to chyba już były pozostałości z tego, co zostało, więc nie mam kwiatków, ale na pewno jeszcze, wiecie, wszystko się da załatwić. Kwiatki akurat to jest to, czego w Craftvenie na pewno nie braknie. Także o to się nie martwię. To była kolekcja Christmas Sparkle Prima Marketing i teraz przejdziemy do tej nowej, czerwoniutkiej Candy Cane Lane. Candy Cane Lane, czyli tegoroczna kolekcja. Mam tutaj jeszcze dodatkowo kwiaty do tego całego zestawu i oczywiście blok papierów. Blok papierów tym razem już mam z prawdziwego zdarzenia, duży, 12 na 12 cali, 30 na 30 cm, z folią, z elementami błyszczącymi. Można je zauważyć już tutaj na okładce całego zestawu. Folia w tej kolekcji jest złota. Wspominam o tym, bo pojawiają się różne odcienie tej folii. Czasem bywa srebrne, czasem takie różowe złoto, takie miedziane. W dużej kolekcji mamy 26 arkuszy, więc wciąż więcej niż u innych producentów. Więc możemy zrobić z tego naprawdę mnóstwo prac. I obejrzymy sobie teraz te strony. Troszeczkę to będzie dla mnie tutaj wyzwanie w tych warunkach, że tak powiem, ale damy radę. I pierwsza strona, tak jak w tej małej kolekcji, mamy karty tudzież elementy do wycięcia. I one już mają te błyszczące elementy, jak widać. Pojawiają się takie chlapnięcia, jakieś gwiazdeczki tutaj wokół napisu. Mam nadzieję, że tu zaraz nic mi nie spadnie, bo zahaczam tą kolekcją. Dobra. I z tyłu mamy piękny wzór. Znowu mam coś z tymi ukośnymi paskami, ale no mega mi się to podoba. Takie grube są te pasy z tymi chlapnięciami tutaj. Fajne to jest. Podoba mi się. Bardzo mi się to podoba. Słuchajcie, będę działać. Będzie mi się w rękach palić. Już właściwie pocięłam tą kolekcję. Jak ktoś oglądał mój film produktowy z 1, 2, 3 Punchboard od We Are Memory Keepers, to wie, co powstało, a jak ktoś nie wie, to zapraszam. Zabiorę tę kolekcję. I tak, i mamy tutaj kolejny arkusz, już taki duży, powiedzmy layoutowy, z Mikołajem, też świecące takie chlapnięcia, spinacz, ho ho ho, i dziewczynka z prezentami. I jeszcze więcej chlapnięć, gdzieś tam tu miga. I po drugiej stronie wzorek, kropeczki. Kropeczki i taki niby jakieś takie śmieci, powiedzmy, paragoniki, tagi przypięte. Coś w tym stylu. I kolejny wzór. Atak Mikołajów. Gwiazdeczki błyszczące. Różowo, pięknie. Tak w stylu Primy, jak lubię. To się też super da wyciąć jako taki element do wycinania. Ale od niedawna w kolekcjach Primy zaczęły się pojawiać elementy do wycinania w kolekcji. I za chwilę je zobaczycie. I tu mamy kolejny wzorek. Taki bardziej, powiedzmy, niby stonowany. Ale pattern, wzór jest troszeczkę taki bardziej szalony, powiedzmy. Coś tam się dzieje. I tutaj mamy elementy do wycinania już takie z prawdziwego zdarzenia. To są takie zakładeczki błyszczące. Niby coś do żurnalu, niby jakieś kartki pocztowe, jakieś foldery, coś takiego. Fajnie to wygląda. Zrobiłam album halloweenowy z takimi elementami, bo w Lunie też one się pojawiły i w Lunie też były właśnie elementy do wycinania w kolekcji. I to naprawdę świetnie wygląda, jak się je tak doda luzem gdzieś tam do kieszonek albo potraktuje jako jakiś taki ozdobnik na zamkniętym na przykład wodospadzie. Mega fajnie to wygląda, bardzo Wam to polecam. I mamy kolejną stronę z ostrokrzewiem i kokardkami i candy cane. Cukrowa laska Jak się to nazywa po polsku? Czy ktoś może mi powiedzieć? Czy ktoś może napisać mi komentarz, jak się nazywają te cukierasy po polsku, te laski cukrowe, słodkie? Czy to się tak po prostu nazywa? Czy to ma jakąś fikuśną nazwę? Bo wiecie, może ma, a ja nie wiem. I kolejna strona. Skarpety świąteczne z złotymi chlapnięciami. Super. Bardzo mi się podoba w ogóle ten zwyczaj świątecznych skarpet i ja bym chciała, żeby u nas też taki był. Bo wydaje mi się, że wciąż jest go mało. Niektórzy sobie wywieszają te skarpety, ale to chyba wciąż jest jeszcze jakaś taka nowość. Chyba wywieszę skarpety w tym roku. A wracając do papierów, to mamy tutaj arkusz czerwony w białe śnieżynki. Podobuje mi się ten. I kolejny Bambi. Słuchajcie, Prima chyba ma coś z tym Bambi na święta. Falalalala. Dziadek do orzechów. Kolejny Mikołaj. Taki fajny, layoutowy troszeczkę, powiedzmy, arkusz. I jeszcze więcej Bambi. Czemu ja ciągle mówię Bambi? To są jelonki. Czyli Bambi. Piękny Bambi. Ja już kroję te papiery w głowie, w myślach. I kolejne karty z błyszczącymi napisami, chlapnięciami, spinaczami? Nie, spinacz się nie świeci. Napisy się świecą. Super. I po drugiej stronie gwiazdy betlejemskie, bombeczki. Zbliżamy się do elementów do wycinania. Ich jest więcej w kolekcji, ale ja już sobie wyrwałam te arkusze i one są gdzieś osobno, czekają na wycięcie, więc nie sugerujcie się tym, że jest tutaj po jednym arkuszu. Ich jest chyba po dwa, tych elementów do wycinania, więc jest ich więcej niż ja Wam tutaj pokazuję. Są tagi do wycięcia, też oczywiście piękne, złocone. Super sprawa do prezentów, tak jak z tamtymi mniejszymi z małej kolekcji. Tylko no, te są większe, więc fajnie to będzie wyglądać. Z drugiej strony jeden z moich ulubionych wzorków tej kolekcji, oczywiście ukośne paski i kolejne elementy do wycinania. I tutaj mi się bardzo podobają te napisy i te gwiazdy betlejemskie też bardzo mi się w tej kolekcji podobają. No więc mamy po dwa takie arkusze do wycinania. I tak wygląda ostatnia strona. No i w sumie tak się prezentuje cała kolekcja, w sensie papierów. Tak się prezentują wszystkie arkusze. To, co ja tutaj jeszcze mam, to oczywiście też chipboard stickers, czyli te chipboardowe, takie tekturkowe naklejki. No i pojawiają się tutaj te wzory, które już widzieliśmy w kolekcji, czyli mamy te gwiazdy betlejemskie, Mikołaje, dziewczynki z prezentami, napisy. Są one złocone i tutaj mamy 33 elementy. 33 naklejki. Napisy Sweet Rudolph, Merry Christmas to you and a Merry Ho 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 to you. Także słodko. Ho Ho Ho. Holy Jolly and Merry. Tak, taka będę. Już niedługo. I kwiaty, które mogę Wam tutaj pokazać. To takie cztery większe, chciałabym powiedzieć gwiazdy betlejemskie, ale chyba nie. Jak ktoś wie, jak się te kwiaty nazywają, to zapraszam do sekcji komentarzy, bo za mnie naprawdę żaden znawca roślin, kwiatów, ani niczego takiego. Także tak, nie będę, nie pokuszę się o nazwanie rodzaju tych kwiatów. Mogę Wam tylko powiedzieć, że są piękne. Są po prostu piękne i mają brokat. A jak ktoś ma brokat, to jestem tego fanką. Tworzymy sobie. Wysypiemy trochę ten brokat, bo brokat jest po to, żeby go wysypywać na wszystko. Kwiaty są papierowe ze złotymi brzegami. Spójrzcie tylko, jakie one są piękne. Ja już czuję, że muszę ich dokupić więcej. Są cudne. Coś pięknego. Tak. W sklepie, w Craftvenie pojawi się jeszcze dostawa tej kolekcji. Wiem, bo osobiście prosiłam Martę o parę rzeczy jeszcze, na które na pewno się skuszę. No, dopiero zaczął się listopad, więc wiecie. Sezon świąteczny tak naprawdę dopiero się zaczyna. Chociaż u nas już chyba jest w pełnym rozkwicie. Bo tak właściwie. A zaczyna się wszędzie indziej dopiero. Także wypatrujcie, naprawdę wypatrujcie tej kolekcji, bo wiem, że ona się bardzo szybko rozchodzi, bardzo szybko znika i później no już tak średnio jest, jak to dokupić. A gwarantuję Wam, że jak się nie skusicie na te kwiaty, to będziecie żałować, bo te, które się jeszcze pojawią, są naprawdę jeszcze piękniejsze niż te, bo te są duże i one są złocone i to robi taki fajny efekt wow. Ale te kwiaty, które jeszcze dotrą z tej kolekcji, są takie mniejsze i są takie drobniutkie, na przykład białe, różowe i różne takie, wiecie, w różnych rozmiarach i takie cudnie, słodkie, pasujące do tej kolekcji. No i te arkusze przezroczyste, o których też wspominałam. Bardzo, bardzo na nie czekam. Mam nadzieję, że uda się je zamówić i że pokażę Wam, co można z nimi zrobić, bo naprawdę dają fajne możliwości. To jest coś takiego innego, bo zazwyczaj jednak właśnie te shakery mają albo zwykłą, przezroczystą szybkę, którą też bardzo lubię, żeby nie było. Natomiast te arkusze z Primy dają nam po prostu troszkę więcej możliwości i szaleństwa w tym świątecznym, kolorowym, świecącym czasie. Z mojej strony to już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami, swoimi uwagami w komentarzach koniecznie, bo jestem ciekawa, która z tych kolekcji bardziej Wam się spodobała. Czy ta niebieska, różowa, taka ta starsza, czy ta nasza nowa, czerwona, taka bardziej w stylu tych świąt, które my znamy, czyli takie gwiazdy betlejemskie i ten czerwony, soczysty kolor z Mikołajami. Zostawiam Was z tą decyzją, z tymi przemyśleniami. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa, pa!